Rozmowa dnia. Pierwszym gościem sygnału dnia jest pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, prosto z Brukseli. Witam bardzo serdecznie. Witam również serdecznie. Kłaniam się właśnie z Brukseli. No, parę godzin po przerwanym szczycie. Właśnie, nowa kadencja to nowe rozdania personalne i teraz pytanie, które myślę, że zadaje sobie bardzo wielu komentatorów, na jakim etapie tak naprawdę są ustalenia dotyczące obsady najważniejszych unijnych stanowisk? Wciąż formalnie na tym samym, czyli etap wstępnej selekcji, ale już widać, że to, co zresztą mówiłem na antenie Polskiego Radia już parę tygodni temu, że ci tak zwani Spitzenkandidaten, kandydaci wiodący, czyli oficjalni kandydaci poszczególnych frakcji, poszczególnych grup politycznych w Europarlamencie, zarówno chadeków, socjalistów, liberałów, konserwatystów, zielonych, na szefa Komisji Europejskiej, a wśród nich Manfred Weber i Franz Timmermans, Niemiec i Holender, szczególnie ostro krytykujący Polskę. Ci kandydaci nie mają szans i w zasadzie dziś w nocy zostało to potwierdzone. No właśnie, bo tak, formalnie rzeczywiście to tak wygląda, że żaden ze zgłoszonych kandydatów nie otrzymał większości kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. Następne spotkanie, takie oficjalne, szczyt 30 czerwca, ale oczywiście najpewniej cały czas będą toczyć się rozmowy nieoficjalne. I jak to teraz wygląda? Czy to jest tak, że kraje będą poszukiwały i starały się zbudować większość dla tych samych kandydatów, być może jakieś przegrupowania, być może jakieś sojusze, czy też pana zdaniem pojawią się zupełnie inni kandydaci? Według mnie z całą pewnością pojawią się nowi kandydaci, albo tacy, mówiąc ściślej, którzy no, na giełdzie nazwisk, na politycznej giełdzie europejskiej oczywiście funkcjonowali, ale nie byli oficjalnie zgłoszeni. Natomiast przepraszam bardzo, wejdę w słowo, to w takim razie spójrzmy na tą giełdę. Jacy tam kandydaci, pana zdaniem, są dzisiaj najbardziej prawdopodobni do tego, że zostaną zgłoszeni i wokół nich będą toczyły się negocjacje, chociażby na dotyczące stanowiska szefa Komisji Europejskiej? Wymienię nazwisko jedno. To jest nazwisko francuskiego polityka, który kiedyś był komisarzem, kiedyś był ministrem w rządzie Republiki Francuskiej, a teraz jest oficjalnym negocjatorem warunków Brexitu w imieniu Unii, Michel Barnier, który jest Francuzem, a więc prawdopodobnie ma szansę uzyskać poparcie prezydenta Macron, chociaż jest z innej opcji politycznej niż liberał Macron. Jest z Europejskiej Partii Ludowej, a więc z tej największej frakcji w Europarlamencie. No i tu zwracam uwagę na stanowisko Francji, ponieważ no, frakcja de facto zablokowała niemieckiego kandydata Manfreda Webera, Bawarczyka, pupila pani kanclerz Merkel, który no, wydawał się być tym kandydatem numer jeden, bo reprezentuje frakcję największą. I nadzieję, że Barnier ma szansę zostać, chociaż nie jest to wcale oczywiste, zwiększa fakt, że właśnie być może będąc w tej samej rodzinie politycznej, co rządząca Niemcami partia, czy partia CDU-CSU i będąc Francuzem, a więc przedstawicielem drugiego kraju co do wielkości w Unii Europejskiej, może tutaj uzyskać poparcie. No, myślę, że Polska... A z perspektywy Polski, jak pana zdaniem ta kandydatura wygląda? No, ona jest dla nas do zaakceptowania? Ja zwracam uwagę, że dla Polski szczególnie istotne jest to, żeby był to kandydat, który nie ma antypolskiej obsesji, a taką miał Franz Timmermans. Niestety również bardzo niechętne i niewłaściwe wypowiedzi
przeciwko Polsce zdarzały się Manfredowi Weberowi, więc oni nie powinni być szefami Komisji Europejskiej. Barnier, człowiek powściągliwy, stonowany, takiej wypowiedzi nigdy nie miał. Zwrócę jeszcze uwagę na dwie rzeczy. Jedną personalną, to na koniec, będzie taka trochę sensacyjna, natomiast jeszcze jedna rzecz, bo ja nie zauważyłem w tych komentarzach w polskich mediach w ogóle odniesienia do tego, co miało miejsce 5 lat temu, a tam Unia Europejska wtedy sobie uroczyście poprzysięgła. To nie jest zapisane w traktatach, ale wtedy po wyborze Junckera, gdy były dwa głosy, votum separatum ze strony Węgier, Orbana i Wielkiej Brytanii, premiera Junckerskiej Włości Davida Camerona, uznano wtedy, że wybór szefa Komisji Europejskiej za 5 lat, czyli właśnie w tym roku, musi nastąpić rzeczywiście jednomyślnie. A to stwarza szansę też dla Polski pewnej gry i blokowania dla nas niechętnych kandydatów. Powiedziałem o Michelu Barnier, powiem jeszcze o jednej kandydatce, która jest, powinna się w kuluarach Brukseli, pod kątem także szefa Komisji Europejskiej, pod kątem jednego z głównych stanowisk unijnych. Jest to kobieta, uwaga, jest to osoba z naszego regionu Europy. Jest to reprezentantka najmłodszego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, czyli tego, który wszedł 1 stycznia 2013 roku. Jest to prezydent Chorwacji, pani Kolinda Grabar-Kitarowicz. Ale oczywiście dopiero za 9 dni kolejny szczyt i też nie musi przynieść przełomu. Wydaje mi się, że to zmierza w kierunku takiego scenariusza, kończąc już, że wybór Komisji Europejskiej jako takiej nastąpi jednak nie w trzeciej dekadzie lipca, na drugim posiedzeniu Europarlamentu w tej nowej kadencji, ale dopiero we wrześniu, październiku. Mamy jeszcze chwilę. Ja zapytam w takim razie o inne ważne wydarzenie. Ono wybrzmiewa w polskich mediach. Sprawa polityki klimatycznej i ten postulat, który wczoraj się pojawił, neutralność klimatyczna do 2050 roku. Neutralność klimatyczna, czyli w takim już skrócie i bardzo dużym uproszczeniu, tyle ile emitujemy, tyle musimy pochłaniać również gazów cieplarnianych. To ten zapis jest nazywany taką, znaczy nazywany jest mianem ambitnej polityki klimatycznej. Ja myślę, że chyba bardziej precyzyjnie byłoby powiedzieć polityki bardzo niekorzystnej dla Polski.